ofiarą. Teraz jest pytanie. Są... Spokojnie, handel życia może być zamknięty. Nie ma potrzeby, w mojej ocenie. Ale są miesiące, kiedy po prostu jest taka rzecz. Może nie mam racji, będzie zbierał opinie. Tutaj czekam na informacje od PSS-u, PS-ów lokalnych, od Łosznego, dosłownie wszystkie do sieci wysłały do mnie prośbę o odpowiedź, opinie, plus tam sieci raz i tak dalej. Nie pytałem się oczywiście dyskontów ogólnopolskich, bo oni mają swoją politykę. Mam sygnały pracowników z Biedronek, mam od wnioskowców informacji, którzy mówią wyraźnie, chcemy mieć niedzielę, chcemy też odpoczywać. Też to trzeba mieć pod uwagę, ale się jeszcze raz powtarzam. Nie wierzę w rozwiązanie zarynkowe. Przykładem jest koncesja na alkohol. Jak Państwo wiecie, w każdej gminie o koncesji na alkohol decydują radni i mieszkańcy. I w tym momencie w jednej będzie 100 koncesji, w drugiej będzie 20, 30. Proste, jasne i szybkie. Decyzja była centralna, zawsze mówię domniemanie, a bo to za dużo, to za mało, a tutaj kogoś faworyzują, a kogoś tutaj gnębią. Dlatego ja jestem zdania, że mieszkańcy sami powinni podjąć decyzję lokalnie i się może okazać, że mogą być ośrodki, gdzie będzie potrzeba handlu w niedzielę wyrywkowych miesiącach, ale będą takie gminy, gdzie na nich to naprawdę nie jest istotne, bo nie mają nawet dyskontu żadnego, mają tylko sklepy rodzinne, tak? No ale jeszcze jest problem, gdy mamy PSS-y. PSS-y, bo w tym momencie te PSS-y olsztyńskie, które mają swoją sieć i w Szczytnie, i w Mrągowie, i w Kętrzynie, już mogą podpaść pod tą ustawę i niby walcząc tutaj o polską gospodarkę, polskie sklepy, no gdzieś też wycinamy naszych przedsiębiorców. Także tutaj dlatego ja szukam tej Państwa mądrości i Państwa propozycji. Proszę Państwa, ja może tutaj jako w imieniu moim własnym, czy to co ja zrobię taką sądę wśród swoich, no wygląda, proszę Państwa, że jest tak pół na pół, tak jest to, że proszę Państwa, naprawdę trudno powiedzieć, gdzie by lubią chodzić do galerii w niedzielę. Proszę Państwa, ale na pewno jakby było w niedzielę za kimś, to byli w sobotę, tak? No po prostu musieli się przebranżowić, znaczy zmienić swoje nawyki, o może w ten sposób. Także jeżeli tak jest, przynajmniej moje stanowisko, że jest pół na pół, może Pan Sławomir coś jeszcze jako decyzję. I to później poprosimy, żeby Państwo się wypowiedzieli. Przynajmniej jakie Państwa jest zdanie na ten temat, ale bardzo proszę tutaj. Dziękuję. Proszę Państwa, ja osobiście jestem za zakazem handlu w niedzielę. Nie jest oczywiście żadną tajemnicą, że ten zakaz jest trudny do wprowadzenia, bo diabeł potem tkwi w szczegółach. Nie jest to też tak, że jeśli wprowadzimy handel w niedzielę, to wszyscy będą nie pracowali. Oczywiście, że są takie branże, zakłady, które pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i te osoby dalej będą pracowały w tych systemach, w których do tej pory pracują. Natomiast w żaden sposób nie mogę się zgodzić z argumentem ekonomicznym, czy z argumentem, że może tego nie robić, bo właśnie to będzie jakaś nierówność. Tutaj będzie część osób wyłączona, będzie mogła nie pracować. Dla mnie będzie to stymulowało pozytywnie gospodarkę. Uważam, że kraje takie jak Francja, Hiszpania, Niemcy znakomicie sobie radzą w handlu w niedzielę, nawet nikt nie pomyśli, proszę Państwa, nawet stacje benzynowe są pozamykane, można w mniejszych miejscowościach tylko na bezobsługowych stacjach benzynowych zatankować. I wszyscy oczywiście to szanują, każdy wie, że trzeba te zakupy zrobić dzień wcześniej, następnego dnia zazwyczaj ten dzień spędza się w gronie przyjaciół, rodziny i jest naprawdę bardzo okej. Nie rozumiem tego argumentu absolutnie, nie znam żadnych wyliczeń ekonomicznych, które spowodowałyby, przypomnę, że jeszcze nie tak dawno również handel był w różne święta w Polsce. To nie jest tak dawno, wcale kilka lat minęło dopiero, gdy został wprowadzony zakaz w Boże Ciało, w różne inne tego typu święta. I w żaden sposób, ja nie spotkałem się z żadną analizą ekonomiczną, że to się w jakiś sposób negatywnie odbiło na sieciach handlowych i tak dalej. Mam nadzieję, że to, że tutaj nie będzie się, bo już słyszę takie przymiarki, że no, a to może wprowadźmy jakoś tak połówkowo, może co druga niedziela i tak dalej, i tak dalej.
Każde, dla mnie każde takie szczątkowe rozwiązanie.